Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Big Ambitions, czyli duże ambicje. I co? W poprzednim odcinku, słuchajcie, udało nam się otworzyć nowy, kolejny biznes. Jest to biznes związany z fast foodem, z żarciem. I co? Otworzyliśmy, to znaczy wujek Fred. A wiadomo, na razie to, co mówi, to mądrze mówi, trzeba się na tym jakby skupić i na razie robimy to, co każe, aczkolwiek jeszcze jakieś tam w miarę możliwości swoich finansowych robimy jakieś tam drobne udogodnienia, mianowicie w naszym jakby pierwszym tym biznesie z upominkami, z tanimi upominkami zmieniliśmy znowu podłogę, ale już myślę, że na lepszą, ładniejszą chociażby. Zaraz pójdziemy tam sprawdzić. A jeszcze nie, w sumie nie, bo to jest dopiero środa. Jeszcze pół godziny tam pracuje nasz pracownik. I tam zobaczymy, jak tam w ogóle mu poszło, to raz. Dwa, otworzyliśmy, słuchajcie, nowy, tak jak tutaj stoję właśnie teraz w nowym jakby biznesie kolejnym, fast foodowym, burgery sprzedajemy. Będziemy musieli, słuchajcie, na pewno dokupić tutaj jeszcze szafkę z napojami, albo w ogóle jakąś coś z napojami, no bo wiadomo, do fast foodów, do burgerów przydałoby się jakieś napoje. Ale chciałbym jeszcze bardziej może, znaczy nie, najpierw jeszcze chciałbym, żeby w tym sklepie z upominkami dokupić kolejną półkę, taką okrągłą, z drogimi. Tam będą na tej półce drugiej drogie prezenty. Bo z tego, co kojarzę, były chyba nawet jakieś zapotrzebowania, żądania, no właśnie, 100%. Burgery, zobaczcie, pączki też i drogi prezent. Pączki też by, kurczę, by się przydały. A jest 8 przedsiębiorstw, słuchajcie. Tylko teraz to są dostawcy, w sensie, właśnie nie wiem, jeszcze nie za bardzo rozumiem tutaj, czy to są dostawcy, że dostarczają jako hurtownia, ale chyba nie, no bo co, pączki, ale pączków nikt nie ma, czy dostawców, zaraz zobaczymy, 8, tak, na naszej jakby w Garment District, 8, bo tutaj, o, no właśnie, Garments District 8, zaraz sprawdzimy, słuchajcie. Zaraz to sprawdzimy, przecież są możliwości, tylko że właśnie, no na tyle, że są, no tak, tylko że właśnie, bo tutaj jest ich pełno, z żarciem, zobaczcie, jest ich pełno, tych budynków, nawet te takie wieże, to co tam, torty sprzedają wysokie, nie wiem, cały, kurde, zobaczcie, jakie wielkie, kurde. I teraz pytanie, który dostarcza właśnie, który ten, sprzedaje burgery, nie, bo to też nie wiadomo. Jest 8, ponoć 8 jest tutaj, którzy burgery sprzedają. O kurde, ale łódź. Można tutaj do tego podjechać? Słuchajcie, podjedziemy tutaj, co? Może w niedzielę byśmy się jakoś wybrali. No i godzinny spacer byśmy, słuchajcie, zrobili sobie w parku. Tu jest gdzieś park. Tu jest park. Podjedziemy do parku. Kurde, no zobaczcie, jak to wszystko... Masakra, nie no, ja nie wiem, szacun, o kurde, jaki tu lasek, szacun, słuchajcie, dla twórców tej gry, kurde, bajera, już mi się naprawdę podoba, znaczy, od początku mi się zaczęła podobać, nie było żadnych jakichś tam, kurcze, mniejszych, jakichś tam uszczypliwych z mojej strony do nich, jakiś tam, no, pierdół. A tu po prostu z godziny na godzinę, z minuty na minutę bym powiedział, że normalnie aż będzie się chciał w tą grę siedzieć i siedzieć, tak? Nie wychodząc z samochodu. A jeszcze z tyłu taki... A to czekajcie, bo tutaj tak, nasz jest tu i tu obok... O kurde, ktoś tu się otworzył. A ciekawe, co mają na sprzedanie? Na sprzedaż. Chodźmy, zobaczmy. Szybko tak. Tutaj jest, tak? Pizzę mają. Zobaczmy. Pizzy, burgery mają po 4,10. Dobra.
musimy burgery sprzedawać, słuchajcie, po ile? Czekajcie. Przypisz siebie, ale chwileczkę, jeszcze nie, bo otwórz. Musimy tutaj. Harmonogram. I to jest... żarło, dobra. Otworzymy dzisiaj od godziny... Która to jest? 17. To od 17 otworzymy. Godzina otwarcia. Godzinę. No. Tu. Nie. O. Godziny otwarcia i ja bym sobie dzisiaj od godziny... Nie, no nie będziemy dorobić. Dzisiaj to sobie porobimy krótko, od godziny 17 do 21. Zobaczymy, ile nam się uda hamburgerów sprzedać. Dobra. Oho, dzień dobry. Po ile mamy hamburgery właśnie? A, też by się krzesło. By usiąść, no właśnie. Miejsce gdzieś usiąść by trzeba było, krzesła. Kurde, ile to kramo możliwości, Jezu. Czekajcie. Co, jakieś... Usiąść trzeba, usiąść. Siedliszcza jakieś trzeba znaleźć, ale czekajcie. Już zamknięty jest sklep ten. Co ja chciałem sprawdzić, bo właśnie... Po ile są te ile burgery? Po ile burgery są? Cena. Burger. Tu. Po 4. Kurczę, wiecie co? Ej, byśmy po 4 dolary sprzedawali. Nie, po 4. 4,1. Cena rynkowa jest 4. Aha. Cena rynkowa. Koszt sprzedaży. Koszt sprzedaży. 4,1. Po ile ja kupiłem, czekajcie, Economy View, szkoda, że nie ma tutaj, zakup metro i po ile ja już nie pamiętam, po ile kupiłem, to widzicie, kurde, rachunków, szkoda, że tu nie ma rachunków, nie? Jak to nasza inwestycja? Nic nie idzie. 4, na razie 4. Szkoda, że nie ma tutaj takich rachunków. Ile żeśmy wydali, nie? Trzeba wszystko, nie wiem, czy to pamiętać. Bo pewnie gdzieś to jest zapisane, ale nie ma tu napisane na przykład. No tak, no że tutaj, że o burgery nas tyle kosztowały, nie? Że na przykład papierowe torebki nas na kosztowały tyle, nie? No dobra. No dobra. Jak tam jest w ogóle sklep z prezentami? Zarobił coś? Kasę towaru. Tani prezent. W ogóle cena rynkowa jest 3,20. Ilość towaru mamy 314. Dobra. Dobra, na razie to musimy popracować tutaj harmonogram do godziny, której robimy. W żarło. Do godziny harmonogram 21. Dobra, popracujemy sobie w chwilku czasu. Dobra, 21. Idziemy do nas 119. Dobra, nieźle. Ile nam się udało sprzedać tych hamburgerów? 68.
To jest spoko chyba. To sporo, nawet żeśmy dzienny. Nawet słuchaj, cały dzień, nie? Ale otwórzmy jeszcze harmonogram, weźmiemy sobie, zmienimy. Musimy popracować jeszcze parę dni, niestety. Weźmiemy od godziny 9. Popracujemy do 21 też. 12 godzin. 12 godzin. Tak, jutro popracujemy 12 godzin. Jeszcze bym zobaczył, słuchajcie, tutaj. Gdzie jest? Tu. Nie tu. Tu do nas chciałbym wejść. Czy nawrócili trochę? Tu jest zabłocone tu. Nie wiem, dopiero jak mopa chyba. Weźmiemy. Nie, spoko jest, dobra. Dobra. Jak tam w ogóle? 200 jest. 114, czyli spoko. A czy my możemy... właśnie to jakoś inaczej zrobić. O. No nie, chociaż tak było dobrze. Może tu bliżej nawet. Albo tak. Bo tutaj. Tak. Dobra, idziemy stąd, słuchajcie, do domu. Zjemy sobie coś. 8, dobra, idziemy spać. O której musimy wstać? Bo tam było... Na którą godzinę? Kurczę, no właśnie. Czekajcie. Czekajcie. Biznes. O której jest czynne? Mamy harmonogram od 9. Czyli o 8 musimy wstać. Dobra. O 8 musimy wstać. O 8, tak. O 17. Dobra. Śpimy. W 177. No, na razie jakiegoś tam zysku porządnego nie ma. Dobra, przepiszemy się do kasy. What? Czekajcie, jak to nie? Czwartek, piątek, sobota, niedziela na razie. Poniedziałek, chociaż niedzielę to może zostawimy. Nie, bo mieliśmy przecież na niedzielę mieliśmy jechać do parku. To pracujemy tak, o. Na razie. No. Tak jest. Przypisz siebie. Dobra. A, przydałoby się, słuchajcie, przydałyby się nam jakieś właśnie do siedzenia, nie? No, rzeczy. Aha, przyśpiesz. Ściany. A te co tutaj tak? Aha. Co inaczej to zrobimy? Ale to już jak ten, jak ostatni klienci wyjdą. A czy my w ogóle możemy hamburgera sobie zjeść? Chyba nie. Dobra, do końca zmiany. Kurde. 56 ty... Zobaczcie, zaraz. Nie mam hamburgeru już. Jeszcze ten. Czekajcie. Właśnie, teraz tak, bo bym chciał tak. To nie tak zrobić. Tutaj tak.
Tak. No, to na pewno nie. Będziemy musieli, słuchajcie, po hamburgery jechać. Po burgery, to dużo burgerów. To raz. I jutro sobie harmonogram zmienimy, że jutro nie robimy. A czy będziemy robić, ale nie wiem od której godziny. Tak. Idziemy, słuchajcie. Musimy jeszcze posprzątać tutaj. Zobaczcie. Dobra. Musimy szybko, szybko coś zjeść. Się przespać. Trochę jednak 8 godzin trzeba robić. Pracować raczej. No, ale no niestety. Wstaniemy o 7, tak. 538. So, did you get a call from the... No i czy dostałeś telefon z banku? What? Muszą być w szoku, widząc, co się dzieje z twoim kontem. Haha, jak ono rośnie. Bo myślałem, że... myślałem, że spłaty kredytu już są. powinnaś. O, jeszcze wujek nie zauważył, co mamy w spodniach, nie rozumiem. Powinnaś znaleźć sobie ładniejsze mieszkanie i kup sobie naprawdę ładne meble. Należy ci się. Kup biurko, krzesło i komputer od IKEA Bohak. Umieść biurko w swoim mieszkaniu i przymocuj do niego krzesło oraz komputer. Graj w gry wideo przez co najmniej 1 godzinę. A co tak mało? Godzinę? Co to jest? Wow, biznes jest trudny, jest brudny i wymaga czyszczenia. Aha, okej, alerty są. Fajnie, to też jest spoko. Dobra, to wyczyścimy zaraz też tam. Wpadniemy tam, ale przede wszystkim tak, trzeba kupić burgerów i to sporo burgerów. Także 3 opakowania na bank. 3 opakowania burgerów. To na razie tam z naszym mieszkaniem, to co to jest? 1900 to jest mało. Jeszcze przecież musimy kupić półkę. A półka kosztuje tam 1200, z tego co pamiętam. I zobaczymy, po ile są burgery. Właśnie. Po ile są burgery. Dobra. Po ile są burgery? Słuchaj, najpierw pójdziemy, tutaj wyczyścimy. Ile on tu jeszcze ma? Tych prezentów sporo jeszcze. 281, dobra. Daj mopa. Idziemy czyścić. Troszeczkę widać, przynajmniej tutaj o. Dobra, gdzie jeszcze? Gdzieś tutaj pewnie, przy kasie pewnie. Kupują, przepraszam, czy kupują? 100%, dobra. Dobra, anuluj. Czy kupują w ogóle napoje? 55. Mało tego schodzi, tych napojów. Mało schodzi. A zobaczmy jeszcze, coś chciałbym sprawdzić. No właśnie, to nie za bardzo są zadowoleni. Ilość towaru, puszki napoju, ale ty puszek napoju. Tani prezent, 281. Zwiększmy może o te $22. A co? Mamy duże wydatki, no. Dobra. Dzisiaj on pracuje, tak? Dzisiaj jest piąteczek. Tak, w piątek pracuje. Godziny w tygodniu 48 pracuje. Jak to? Jak to? Chwila. Czekajcie, czy ja coś pomyliłem? Harmonogram. Przecież ma. A, no przecież nie 5 dni w tygodniu pracuję, tylko 6. Aha, czyli jesteśmy blisko. Jakby ten. Ale no. No ale to trudno, no. Jesteśmy totalnym, wiecie, no, korporacjonistą, także. Kuźwa. Dobra, tak musi być, jak jest. Dobra, słuchajcie, my lecimy szybko po burgery. Po burgery. Idziemy, idziemy, idziemy.
tutaj wujek tam kazał, ale na razie to nie, nie mamy na to pieniędzy, słuchajcie. My musimy najpierw biznes swój rozwinąć, a nie tam... Nie tam komputery. Szmery, bajery. Czekajcie, tutaj co było można kupić? Sklep z artykułami, AGD, aha. To jeszcze nie. Czekajcie, to chyba... To dalej jeszcze. No po półkę by trzeba było kupić. Ale musimy jechać po burgery, to jest najważniejsze. Uj! Kurde no! Czemu on stanął? To nawet... Żarło jest otwarte. Co? Jak żarło jest otwarte, jak nie jest otwarte? Żarło. Biznes. Zamykać to. Jest piątek. No właśnie. Zamknięte. Sobota też. Nie, piątek. Na razie nie wiem jeszcze o której. Czekajcie, bo widzicie. No właśnie, jak tu, gdzie? Gdzie jesteśmy? Gdzie tu można? Dzielnica? Gdzie tu się kupowało? Czekajcie. A tu w lewo. Prawo raczej. Zgubiłem się. Musimy się zatrzymać. Mapy Google. Gdzie tutaj? Tutaj. No właśnie, tu musimy jechać dalej jeszcze. Teraz tak, tani prezent może byśmy wzięli. Kosztuje 1000. Nie. Nie, 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 nie. Burgery 141. Musimy wziąć. 141. 141 za 100 sztuk. Czyli złoty 41, a my zarabiamy chyba tam ile? No tak, 141 za 100 sztuk, czyli dolar 41 za jednego burgera kupujemy. Dolar 41. A my... Aha! No właśnie, tego mi brakuje. Cena, za którą ja kupiłem, no właśnie, nie? Ile mamy? 1900, kurczę, niedługo te prezenty by trzeba było kupić. Tani prezent 1100. No już teraz na cele nawet nie stać. Nie, stać jeszcze. Stać. Dwieście. Dawaj. Dawaj jeszcze. Złóż. Dobra. Nara. Jadę. Cześć, chłopaki. Ale i rura. O, jak będzie dumny. O kurde, ale nas nie znosi. Znaczy... Parkuj. Teraz tak, idziemy po wózek. A najpierw może ten weźmie wózek tutaj. Cześć. Co on tak biegnie mój? Ile tu masz jeszcze? 81 prezentów.
Już 10 sprzedałeś. Dobra, dobra, dobra. Słuchaj, mam dla ciebie... Co ja żeby wziął? Nie, wózek, dawaj wózek. Dawaj burgery. Dobra. Cześć, mam dla ciebie tutaj parę rzeczy. Przede wszystkim tak, tanie prezenty. Dobra, jadę. No, jadę do siebie, no. Na razie, cześć. Miłej pracy. Dobra, ale no, nabałaganili tutaj. Dobra, przede wszystkim tak. Burgery. Ustaw. Pyk. Nie to. Pyk. Pyk. No nie to, to. Dobra, tutaj. Pyk, dobra. Musimy wózek. A nie wiem, czy jakbyśmy wózek. A zostawimy tu wózek. Tutaj zaparkujemy. Dobra, teraz weźmiemy mopa. Teraz tak, przypisz siebie, potwierdź i teraz w biznes i otwieramy dzisiaj hamburgerownię w piąteczek i która to jest godzina? Godzina jest 13. Nie będziemy do 13, do 20 siedzieć. Zrobimy sobie do godziny 18. Ale nie, 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 nie tyle godzin. 8 godzin. 8 godzin. I zrobimy do godziny, czekajcie, z 13 do 20 posiedzimy. 19, do 20. Chociaż nie. Zaraz sprawdzimy. Ja, jesteśmy głodni. No nie mają gdzie... Gdzie on tu mi tu włazi do kasy? Jakąś kurwa szafkę trzeba zrobić. W tę stronę. Jedną szafkę mi się przydała. Albo tutaj gdzieś zrobimy tą szafki, położymy. Dobrze, śpieszmy. Energia będzie spadać. Wiecie co? Dobra, stop. Zrobimy sobie to do godziny 17. Dzisiejszy harmonogram. Do godziny 17. 17, tak. Dobra. A jakbyśmy to kliknęli? Nie usuń. Musimy wziąć. No. Napełniliśmy. Faktycznie już nie biega. Weźmiemy sobie ten wózek, jednak weźmiemy. No nie wiem, czy on wróci na miejsce, czy nie. Ale musimy... A, ale tutaj to już szybciej zasuwa. Dobra, pyk. Jak tam? 200. No jeszcze mamy tutaj 200, tutaj 54, spoko. Z napojami 54 torebeczki są? Są, dobra. A czy... Przepraszam bardzo, a czy my marnujemy te torebeczki? Też marnujemy torebeczki, czyli torebeczki potrzebne są. Torebeczki są potrzebne, wiecie co, jeszcze inaczej z tym. Weźmiemy sobie tą jedną. Przydałoby się tutaj, nie wiem. No tutaj,
Przecież... Dobra, chyba nic się nie stanie. Dobra. Która to godzina? 18. 18. Idziemy coś zjeść. Mamy w domu, w naszym, sporo żarcia, więc nie będziemy nic kupować. Ale 5. Dobra, ja bym proponował się przejść. Która to jest godzina? 19. A tu sklep jest zamknięty pewnie. Sklep jest już pewnie zamknięty. Z żarciem. Do 22. Fast food. To, znaczy te. Dobra, to idziemy. Nie będziemy już samochodem. Kupimy sobie jeszcze trochę żarcia. No. Kurde, no już naprawdę. Genialna gra. Ale już się powtarzam, wybaczcie, ale naprawdę. I kupimy sobie trochę tego żarcia. 5. Mamy jakieś napoje, mrożone, żywność, świeża żywność. Jakieś napoje, świeża żywność, tylko to. Tu puszka napoju. Weźmiemy sobie ze 2. 3. O. Czekaj, jeszcze może tutaj wziąć. 5. Dobra. Starczy. Już zamówienie. I w kolejkach się trzeba czekać, nie? Super. Czyli super, w sensie no. Życie. Oj, ty draniu, ty. Nie widział mnie. Kurde. Pewnie będzie tłumaczył, by się tłumaczył. Schowamy sobie to wszystko. Może napijemy sobie nawet na... O, zobaczcie, widzicie? I nie dość, że nam żywność, to i energii trochę przybyło. Spoko. Dobra. Dobra, włożymy sobie tutaj. Nawet, no dobra. I co teraz? Jest godzina 20. Położymy się spać. Jeszcze sprawdźmy, jak to wszystko dzisiaj poszło. Nasi pracownicy, on tam się chyba nie ogarnie. Zadowolenie 100% u niego. To dawaj, trenuj. Pełny etat, życzenia i wymagania. Domyślny. No bo co, zatrudnić? Nie, nie będziemy zatrudniać. Nie będziemy zatrudniać. Teraz jeszcze tak. Wszystko popatrzymy, słuchajcie. No bo to jest taki dzień sprawdzania naszych jakby... No, czekajcie, zatrzymamy czas, bo po co ma to biec? Naszych jakby, no, całodniowego, no, co żeśmy robili, czy co żeśmy sprzedali w ogóle. Spożytkowania całego dnia. Dobra. Zobaczmy, co tutaj będziemy. Moi pracownicy, biznesmen. Dobra. Dochód. No, sklep z prezentami. Dochód duży jest. 402 dolary. 180, no to jest ponad, no, 585 dochodu. No, tu jest 539. To jest, bo to średni, ok. Dobrze. Chciałbym sprawdzić tutaj, jak z ceną. Cena jest spoko. Wnętrze. O, czystość ok. Obsługa klienta jest kiepska. Ale nie stać nas, żeby kurczę kolejnych jakiś tam, żeby szukali dla nas nowego pracownika. Więc musimy na razie to tak zostawić. Dobra. Ilość towaru. Co nam brakuje tu? Puszka napoju. A nie, to spoko, bo za nich prezentów mamy jeszcze troszkę sporo. Dobra. 48% wzrostu jest. Spoko. Marża zysku brutto. Też jest spoko. Widzę. Teraz tak, harmonogram. No właśnie.
Tutaj pracuję. Jutro jest sobota, to będziemy pracować. Dostawy, tu żadnych dostaw nie mamy. Ustawienia, to nie, dobra. Teraz tak, biznes, żarło. Tutaj, wnętrze, niezadowoleni są. No ale to ja nic na to nie poradzę na razie. Wykaz towaru, 4.1, to ja nawet nie będę tam jeszcze... tutaj angaru. Tych burgerów sporo schodzi, kurczę. Szczerze powiedziawszy. Tak 60? 40? To tak 50 potrafi zejść. 40 chyba jakoś, chyba, nie? Czy jak to tam? Jutro robimy od godziny 9. O, tutaj tak. Tak jakieś tam, dobra, ale to nie. Tutaj co? Na razie nie mamy nic, jakiś tam... O, teraz tutaj. Żarło. 300... Wow, 333, 320, słuchajcie. Zysku. Czyli całkowity zysk jest 538. I 85 centów. Bieżące wydatki, no. Okej. Okay. Full transaction view. No właśnie, tu. To jest dobre. Tylko teraz tak. Types. Wynajem, płaca. Wszystkie kwoty. To no właśnie ujemne. All days. Okej. Okay. Export to CSV. Nie wiem. Jakiś klub sportowy? Dobra, na razie tam nie będę klikał. Jak nie wiem, o co chodzi, nie? Nie, dobra. No, mi się wydaje, że jest na razie nie jest źle, słuchajcie. Teraz tak, co tutaj żądają? Burgerów, cały czas żądają tych 9 przedsiębiorstw, jest burgerów 100%. Te drogie prezenty, słuchajcie, 0 przedsiębiorstw, drogie prezenty. Musimy się najpierw zająć drugimi prezentami. Czyli po pierwsze, a ile te drogie prezenty pewnie będą drogie. Ale myślę, że jakbyśmy tak zarobili, ze 3, chyba że kurde podżyczkę weźmiemy jeszcze jedną. Na 5000 chociażby. Nie ma co czekać, słuchajcie. Robimy pożyczkę, idziemy po pożyczkę. Właściwie trzeba pączki wziąć. Zobaczcie, zero przedsiębiorstw, znowu pączki. No. A my pączki możemy gdzieś kupić pewnie, na bank. Zobaczymy. Weźmy sobie tutaj pączki. Pączki. Produkty do sprzedaży, weźmiemy tak, cyk, cyk, do sprzedaży, pączki, puszka, tani prezent, frytki hot dog, pączek, pączek, pączek. The product can be placed in following industrial fryer machine, czyli trzeba takie coś kupić. New York distro in coś tam, coś tam. To jest jeszcze w której, w którym dystrykcie? Garment District. O, elegancko. Daleko? A tutaj. Okej. Okay. Bajera. Bajera to jest zrobione. Naprawdę dobrze pomyślane. A tutaj musimy ten... No i słuchajcie. No tutaj musimy kupić tam komputer, takie biurko, te sprawy pewnie pod komputer. Ale tu bym się przejechał, słuchajcie. Zobaczyć, kurczę, ten okręt. Czyli tą łódź, łajbę wielką. No i oczywiście przejść się, pospacerować w parku z godzinkę, tam posiedzieć, popierdzieć i wrócić. Dobra, dobra. Dobra, mi się wydaje, że możemy iść spać, słuchajcie. Jest 21, musimy wstać. Jeszcze raz zerknę, bo też pracujemy, więc musimy wstać o 9. Na 9 musimy wstać. W sobotę, albo kurczę, może po pożyczkę byśmy z 5000 wzięli pożyczki, słuchajcie. Ciekawe, czy nam da. To jutro robimy wolne. Jutro robimy wolne. Nie, bo to w sobotę robimy wolne. A w sobotę jest czynny? Ciekawe, czy w sobotę czynny jest ten... kontakty. Do wujka to nie dzwonimy, nie będziemy się go pytać. Jensen Capital Bank. O!
Od 8 do 16 godzin otwarcia. Połączenie. Dodzwoniłeś się do nas po zakończeniu pracy. Czyli można dzwonić normalnie, będąc w pracy? Kurde, z 5000 bym wziął tej pożyczki, słuchajcie. Zobaczymy. Ciekawe, czy da radę. Ale to już nie. My musimy powiedzieć, żeby nie powiedział nic wujkowi, bo się pewnie obrazi. No ale no spoko, no spoko. A od wujka nie będziemy... A dwójka można dzwonić? Nie, nie można. Myśmy od wujka może wyciągnęli. No ale no dobra, spoko, to ją zadzwonimy. Zadzwonimy sobie jutro do banku. Prześpimy się z rana od do godziny, możemy od 8 dzwonić. Także na pewno o godzinie 8 wstaniemy. No i myślę, że tak to jutro będziemy ogarniać. No i tutaj myślę, że też zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dlatego też zachęcam was do subskrybowania, łapkowania, komentowania oczywiście odcinków. No i co? Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!